Witam serdecznie. Dzisiejszy temat brzmi: system Android na PC. No właśnie, chciałbyś pograć sobie w jakieś gierki, czy też przejrzeć jakieś aplikacje z telefonu, czy też tabletu? Nic prostszego, nic trudnego. Wystarczy, że zainstalujesz tego typu emulator, na przykład z takiej strony. Akurat mamy tutaj BlueStack i taki wam polecam. Jest on przeze mnie przetestowany, zresztą na filmiku będzie prezentowany. Następnie po ściągnięciu oczywiście instalujemy, jest to już piąta wersja BlueStack 5 i wchodzimy. Jak widać, oprogramowanie już się tutaj ładuje i pokrótce sobie tutaj na te funkcje spojrzymy. Zagramy też w jakąś gierkę, ściągniemy jakąś aplikację, no i ogólnie zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentować. Musicie mi wybaczyć, nagrywam tutaj kamerą, dlatego że mój komputer niestety już do najświeższych nie należy. Jest to już robotniczy staruszek, który ma 5 lat. No i dlatego też możemy mieć tutaj lekkie opóźnienia. Dobra, może na sam początek wejdziemy jednak w jakąś gierkę i zobaczymy, jak to się wszystko prezentuje. Klikamy normalnie dwa razy jak na komputerze. No i spójrzcie, już się tutaj coś zaczyna dziać. Oczywiście my ten ekran sobie możemy powiększyć, nie ma tutaj żadnych problemów. Tutaj mamy pasek z różnymi funkcjami. Teraz powiększymy sobie nasz ekran. No i czekamy, aż to się tutaj załaduje. Także już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że gierka z Androida po prostu się tutaj odpaliła. Posługujemy się tutaj dosłownie identycznie tak jak w przypadku telefonu czy też tabletu. Mamy sklep Play, także wszystkie gry, aplikacje ściągamy po prostu ze sklepu Play. No i dobrze, tutaj mamy coś już kontynuuj jako gość. No poczekajmy, aż się tutaj to załaduje. Jakaś gierka o wędkarstwie. Będziemy łowić jakieś tutaj rybki. Let's fish. Dobra. Tak jak mówię, musimy chwilkę poczekać, ponieważ komputer już do najszybszych nie należy. Wersja BlueStack, na której dzisiaj pracujemy, jest dokładnie taka. No i spójrzmy, już tutaj się wszystko załączyło. Zarzuć. No, także gierka tutaj działa. Nie ma żadnych problemów. Jest elegancko. O, dobra. No i tutaj coś będziemy łowić. No. Nie wiem, czy coś złowiliśmy. Ukleja, tak. Złowiliśmy. Ukleje. Proszę bardzo. Odbierz i łów dalej. No i tak ogólnie możemy się bawić. Dobra, włączymy jeszcze jakieś inne gierki, ale teraz przejdziemy może do samych funkcji, co i jak. Pokrótce sobie spojrzymy na to oprogramowanie. A, dobra, jeszcze jedną. O, tutaj jest bydle jakieś. Jeszcze jedną spróbujemy tutaj. Tam na górze jeszcze mamy jakieś inne opcje. Dobra, wyłówmy ją. To będzie coś większego. Łódź! Łódź! tak. Dobra. Żeby teraz wyjść stąd, no to tutaj mamy oczywiście przycisk Home. Także wejdźmy. No. I voilà. I teraz pomalutku, po trochu, co i jak. Tutaj mamy jakieś monety. Ja jeszcze tak dokładnie nie przyjrzałem się temu emulatorowi. Mamy tutaj jakieś rzeczy, możemy zdobywać jakieś new boxy, jakaś waluta. Tutaj mamy oczywiście konto, żeby pobrać coś ze sklepu Play, no to musimy się zalogować. Informacje, pomoc i wsparcie. Tutaj mamy szybkie menu, ustawienia. No to chyba każdy wie, o co chodzi. O, tryb pełnego kompletnie ekranu prezentuje się, tak? Jest na całym ekranie. No, żeby po prostu go przewrócić, wystarczy nacisnąć Escape. Dobra, jedziemy dalej. Głośność, tak? Zwiększ głośność, zmniejsz głośność. Zablokuj kursor myszy. Sterowanie.
Otwórz menedżera makr. Synchronizuj operacje. Przytnij pamięć. No, ciekawe. Przytnij pamięć. Zwolniono. O, jeszcze raz. O, także tutaj przycinamy pamięć. Zainstaluj aplikację, ale to wejdziemy sobie do sklepu Play. Zrób zrzut ekranu, nagrywanie ekranu, galeria multimediów, tryb samolotowy, obróć, spójrzcie, brzęczek jak w telefonie, powstrząśnięcie, no. Dobra, co tutaj dalej jest? Ustaw lokalizację, menedżer instalacji, tryb eko, ustawienia, wstecz, home, strona główna, ostatnie aplikacje. No i tak to pokrótce się tutaj prezentuje. Jak wejdziemy sobie w ustawienia, no to wyskoczą nam oczywiście tutaj różne. Możemy sobie tutaj wszystko ustawić, alokację procesora i tego typu rzeczy. Wszystko jeśli chodzi o ekran, o grafikę. Jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo tutaj rzeczy. Natomiast jeśli chcecie się poczuć jak na telefonie, no to tutaj wejdźmy sobie w typowe ustawienia. Momencik, musimy chwilkę poczekać. O. I mamy tutaj tryb. No i tutaj mamy praktycznie ustawienia takie jak na telefonie. Mogą się tutaj oczywiście troszkę różnić. Mamy tutaj pamięć, wszystko. Możemy sobie tutaj podejrzeć. No wszystko jest tak jak na po prostu na Androidzie, tak? Poruszamy się tutaj oczywiście kursorami. Dokładnie. OK. No i co my tutaj mamy? Jeszcze mamy jakieś inne rzeczy. Język, klawiatura, głos. No tyle tego. Dużo tego nie ma, ale wystarczająco. Dobra, wejdźmy sobie zatem może teraz do sklepu Play. Żeby móc skorzystać ze sklepu Play, oczywiście musimy się po prostu zalogować jak na normalnym koncie i jak możemy zauważyć, wszystko nam się tutaj pojawia jak na normalnym telefonie czy też tablecie. Mamy różne aplikacje, mamy gry, mamy całą masę wszystkiego i po prostu nie ma żadnych problemów. Dzięki temu emulatorowi możemy zainstalować wszystko i cieszyć się z tego, z czego chcemy. No dobrze, ściągnijmy sobie jeszcze jakąś gierkę, a później postaramy się przejrzeć troszkę internetu. O, tutaj jest jakiś Harry Potter, zagadki i magia. O, niech będzie. Także poczekajmy chwilkę, dajmy czas staruszek. Ładnie. Pracuję 5 lat i powiem wam, naprawdę jestem z tego modelu zadowolony. Kiedyś był prezentowany. Tutaj link w prawym górnym rogu. Dobra, czekamy aż to się zainstaluje. No dobrze, gierka nam się tutaj ściągła, zainstalowała. Powinniśmy ją mieć tutaj na pulpicie. Sprawdźmy. Tak, jest. Harry Potter. No dobrze, wejdźmy zatem w to. I sprawdźmy, co się tutaj będzie dziać. Ale jak widać, też bez problemu wszystko się tutaj uruchamia. Jak możemy zauważyć. Dobra. Tak, instaluje się coś. Wczytywanie zawartości. Ja to tutaj troszkę ten filmik przytnę, żebyśmy tyle nie tracili czasu. Chociaż wczytywanie danych gracza. Dobra, już poczekajmy. Wentylator działa. Jest OK. Oczywiście na szybszym sprzęcie będzie to zupełnie inaczej chodzić. Przyciszę troszkę może. Dobra, mamy tutaj jakieś warunki, które musimy zaakceptować.
Spójrzmy, co się tutaj wyprawia. Głos troszkę przyciszyłem. Dobra. Niech będzie tak. Tutaj możemy sobie jakiś dom wybrać. Dobra, niech będzie. Byle co. Spójrzcie, tutaj mamy jakieś dane odnośnie różki. Dobra, wszystko byle co robimy tak, żeby tylko to odpalić. Dam może na pełny ekran, żeby jeszcze lepsze wrażenia były. O, dobra. A, takie pierdoły. Po prostu taka układanka w postaci puzli. Tutaj jakieś kamyczki układamy. No ale jak możemy zauważyć, no wszystko działa. Nie ma żadnych problemów. Możecie zainstalować, tak jak mówię, praktycznie wszystko to, co chcecie, czy to jakąś grę FPS, FPP, RPG, cokolwiek. Także możemy też sobie mniej więcej zrobić z naszego PC po prostu Chromebooka. A to nie, to tylko układanki? Czy coś innego jeszcze? Graj. Tutaj mamy jakieś inne jeszcze zakładki, klub, profil, wzmocnienia. Dobra, za dużo tego. Ja stąd wychodzę, wszystko działa. No dobrze, wejdźmy zatem może w internet, w przeglądarkę akurat tutaj Chrome. Jesteśmy w Chrome. No i jak widać, tutaj wszystko działa. Akurat nam wyskoczył tego typu portal. Dobra, przejść do serwisu. Wejdźmy zatem na przykład na stronę mojej ulubionej pogody, która zawsze się praktycznie sprawdza i też ją przy okazji polecam, meteo.pl. Także teraz zwiększymy sobie ekran. No i jak możemy zauważyć, nie ma też najmniejszych problemów, jeśli chodzi o poruszanie się w internecie, tylko no jak sami widzicie, pełno zgód trzeba oczywiście zaakceptować. Dobra. Okej. Okay. No i diagram mamy. Wszystko się tutaj pojawia normalnie jak na normalnym komputerze. Dobra, może ściągniemy sobie jeszcze jakąś aplikację. No dobra, wchodzimy w sklep Play. Nie wiem, może baterię jakąś ściągniemy. No, ciekawe, czy coś tutaj pokaże odnośnie laptopa. Tylko wpiszmy sobie. A, dobra. Szukaj. Bateria. Animacja, bla, 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 bla. Aku baterii. No, znana aplikacja. Ściągnijmy. No, ale raczej tutaj nie powinno to wykazywać, no bo jednak to jest laptop, a nie telefon, czy też tablet, no ale zobaczymy z ciekawości. Być może jakimś cudem coś się tutaj, jakieś informacje nam pojawią. Instalujemy. Już nie będziemy wchodzić na pulpit. To wszystko będzie na pulpicie, ale sobie skrótem już tutaj wejdziemy, żeby nie tracić czasu. Dobra. No i hopla. Otwieramy naszą aplikację. Kalibracja i tego typu rzeczy. Swoją drogą, laptop jest bardzo intensywnie użytkowany poza siecią na zwykłej baterii i przez 5 lat ta bateria naprawdę wciąż bardzo fajnie trzyma. Super. No ale tak jak mówiłem, chociaż nie, bo jeszcze kalibracja trwa. Dobra, to poczekajmy, aż się to skalibruje do końca. Kalibracja dobiegła
ku końcowi. Natomiast jak widzimy, no nie mamy tutaj odpowiedniego kontrolera. No jest to laptop, także tutaj akurat ta aplikacja no działa, bo działa, ale nie pokaże nam danych odnośnie tutaj parametrów naszej baterii. No bo tak jak mówię, no nie jest to smartfon czy też tablet. Ale jakieś inne aplikacje będą spokojnie działać. No dobra, no sprawdźmy jakąś inną aplikację, jakaś lokalna pogoda. Także teraz odpalimy sobie lokalną pogodę. No i zobaczymy, jak to tutaj w przypadku tej aplikacji będzie działać. Odinstalowujemy wszystko tak jak na telefonie czy też tablecie. Po prostu klikamy tutaj odinstaluj. Tutaj jeszcze mamy anuluj, bo jeszcze nie zainstalowała się ta aplikacja. Czekamy już do końca. Dobra, teraz mamy odinstaluj. OK. To wszystko tak jak na telefonie. Otwórz, pyk. Tak, zezwól. Bla, 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 bla. No, tak, tak, tak. Dobra, dobra. No. No i dobra, no możemy się tutaj pobawić, powpisywać sobie wszystko jak chcemy i nie ma tutaj żadnych problemów. Mamy tutaj też ustawienia i inne rzeczy. Śnieg za 23 minuty. Także tutaj też nie ma żadnych problemów. Wszystkie aplikacje praktycznie tutaj działają tak jak należy. Jest OK. Mamy mapę, słońce, ciśnienie, wszystko. Wszystko, tak jak po raz enty mówię, wszystko jak na tablecie czy też telefonie. Tak więc, szanowni Państwo, prezentuje się ten emulator. Jeszcze raz, jest to BlueStack, dokładnie tego typu wersja. Wszystko działa tak jak należy i nie ma żadnych problemów. Mamy tutaj Androida, możemy sobie pograć w gierki z telefonu. Przejrzeć jakieś aplikacje z Androida i nie ma najmniejszych problemów. Wystarczy tylko ściągnąć i pobrać ten emulator. Na chwilę obecną jest oczywiście darmowy. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.